Dzień dobry Państwu. W roli głównej dzisiaj kompost i kompostownik. Prawie gotowy. Jeszcze tylko trochę patyków i będzie git. To co cała Polska robi z palet, ja zrobiłem z patyków, no z gałęzi. Z tego samego powodu, dla którego cała Polska robi to z palet, czyli dlatego, że miałem je za darmo. No i pasują mi tutaj do całej reszty płotka, który też zrobiłem z gałęzi, dlatego, że miałem je za darmo. Kompost, nie wiem czy się już domyślacie czy nie, ale będzie robiony bez żadnych zasad, bez przerzucania też, i będzie do niego wrzucane wszystko to, co tylko będę miał. Skoszę to wrzucę, coś tam resztki z kuchni wrzucę, obornika trochę wrzucę, co mi zostanie. I czy tego chcemy, czy nie, kompost i tak się zrobi. O kompoście jest milion filmów na YouTubie, z czego gdzieś tak na pewno ponad 1000 jest dobra. Że ja się nie będę mądrował i udawał, że wiem, ale wiem, że wydarzą się tu rzeczy i będziemy mieć kompost i że warzywka go lubią. Dziękuję za uwagę. Jak zawsze przypomniało mi się po czasie, kompostownika miało nie być w tym roku, ale koncepcja się zmieniła. Miałem po prostu rzucać wszystko tutaj na tą wolną przestrzeń. I po prostu potem to tam przykryć na zimę i z tego by były grządki, ale tam poczytałem, że ślimaki i tak dalej, których i tak tutaj jest zatrzęsienie, no lubią zapach tam zgniłych roślin i tak dalej, więc ja wolę, żeby one sobie przychodziły tutaj niż tam. No i też tutaj mieszkają padalce i one lubią ślimaki. Ja mam nadzieję, że się przeprowadzą tam i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie, oprócz ślimaków. Także teraz to już chyba wszystko. Dziękuję. Zaczęliśmy dzisiaj to, o czym marzy chyba każdy facet, a jak mówi, że nie, to kłamie, czyli zabawę z 3 siostrami. Znaczy na razie z jedną. Kukurydza płomyk, pękająca. Ostatnim razem mi to nie wyszło, bo posiałem wszystko razem, fasolę, dynię i kukurydzę. Nie, dynię trochę wcześniej, bo robiłem rozsady. No ale generalnie kukurydza urosła tam do 20-30 cm, a fasola już miała 1,5-metrowe pędy i tak trzeba było dawać patyki, także tym razem robimy tak jak trzeba, czyli tutaj jest data, że kukurydzy już można, więc jest i są jej 2 rzędy. Ten oto tutaj, ten pierwszy jest bez przedzierania kartonu, tu pod tym kartonem jest obornik, spodowiec, taki już kilkumiesięczny, więc to już taki powiedzmy prawy kompost, ale jednak nie, ale już obornikiem go nie czuć, tylko bardziej taką mokrą ziemią właśnie. Więc tu są tylko kopce usypane z ziemi rodzimej, zmieszanej z ziemią do wysiewu, a tu w tym drugim rzędzie są zrobione dziury w kartonie i jest wrzucone bezpośrednio tam. Co z tego wyjdzie, jak zwykle, nie wiem. nic się tu nie zmienia w tej kwestii. No i tutaj będziemy sobie wsadzać rozsady dyni, albo kupione, albo własne, zobaczymy. No i będziemy dosiewać tam za parę tygodni fasole. Jedne dynie będą szły w stronę foliaka, drugie w stronę kompostu. I będziemy sobie to wszystko w międzyczasie porównywać. A jeszcze trochę kukurydzy wrzucimy po prostu tak luzem i zobaczymy, jak wyrośnie w słomie po prostu. Mamy tutaj parę takich surowych popcornów smoczonych. I rzucamy. Ptaki i myszy też chcą jeść. Zapomniałem o najważniejszym. Ostatnio wysiewałem słonecznik i ten, który wysiałem w ogródku, to w ogóle nie ma po nim śladu, ale zostało mi trochę. No i zamiast zjeść, to go powtykałem w te kopce kreta tutaj, żeby mu pokazać. Uciekaj komarze. Co o nim myślę? I te, co są na kopcach kreta, to proszę... No co za komar? Proszę bardzo. Jest słonecznik. Jest słonecznik. Jest słonecznik. Tam jeszcze ich jest więcej, ale nie chce mi się iść. I co teraz krecie? Haha, moje jest na wierzchu.